Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World, moi drodzy. Dzisiaj będziemy sobie tuningować Lamborghini Miura SV. To jest również, jak w poprzednim odcinku, testowaliśmy sobie Lotusa Elisa, jeśli nie pamiętacie. To jest również bardzo dobrze skręcający samochód, a jednocześnie bardzo dziwnie prowadzący się. Przynajmniej tak w moim odczuciu to wygląda. Zanim jednak wezmę go sobie, muszę sprzedać kilka innych wozów, żeby mieć kasę, bo nie mam ochoty i czasu w zasadzie nawet zarabiać takiej gotówki, żeby po prostu wydać ją na części. Więc sprzedajmy może jakiegoś gruchota. To jest GTS, ja myślę, że to jest E92. Sprzedam, bo już mam jedną GTS-kę gdzieś tam mam, także ją sobie sprzedam. Sprzedam sobie... nie wiem, co tu by sprzedać. Z-Tune, to jest chyba ten dobry Z-Tune, tak, to jest ten dobry Z-Tune. Pisaliście mi ogólnie w komentarzach, abym stuningował jakiegoś słabego woza typu właśnie Challenger, który nam się pokazał przez chwilę. O, to gówno można sprzedać, paskudnie wygląda. Znaczy, body kit jest ogólnie fajny, ale malowanie nie pasuje mi. Jest tu ogólnie jeszcze tych gruchotów do sprzedawania. A, jeszcze jedno. Pojawił się Bugatti Veyron u dealera samochodowego za 2 miliony, chyba 700 tysięcy IGC. To jest naprawdę bardzo dobra cena za ten samochód. Nie do pomyślenia, co? Tyle czasu zbieraliśmy na Bugatti Veyrona, tyle kasy w ogóle wydaliśmy, a teraz nagle jest IGC. Jak tu się nie wkurzyć? Ktoś mi powie, jak tu się nie wkurzyć? No jest to takie troszeczkę, jest to taka bolączka może dla osób, które wydały sporo kasy, chociaż Valentino Balboni, a zostawimy sobie. Bolączka dla osób, które wydały dużo kasy właśnie w grze i chciały koniecznie zdobyć tego Bugatti Veyrona. Ja do takich osób nie należałem, bo po prostu jeździłem już kiedyś tym Bugatti Veyronem i uważam, że nie był to aż tak... nie był to taki samochód, który był warty takiego zachodu i takiej kasy. Można było po prostu o niego powalczyć tylko i wyłącznie ze względu na prestiż. Kurczę, nie chcę sprzedawać tych wozów nawet, wiedząc, że i tak wyłączą te serwery niedługo. Nie będzie można wrócić do tego mojego pięknego profilu. No i tak mam jakiś sentyment do Aventadora, Boże. Nie wiem, Miura? No, Miura jakoś nigdy mnie nie przekonywała. Dobra, tyle kasy nam spokojnie wystarczy. Wracamy do Miury SV i stunigujmy ją sobie jakoś fajnie. Malowania nie będę zmieniał, chociaż w zasadzie jestem ciekawy, czy części wizualne się pojawiły za IGC, wszystkie, bo właściwie jeszcze tego nie sprawdzałem i chyba zaraz to sprawdzimy. 100 tysięcy silnik, to chyba nie będzie najlepsze wyposażenie do Miury, ale zdecydowanie da się ją podnieść do klasy S. Zobaczcie, jak staty tutaj rosną. Proszę bardzo, klasa S, czy będzie 800 punktów? Nie będzie, nie będzie niestety. Tak, tak, 772 punkty, to jest tak zwany max. I staty znacznie tutaj wzrosły. Niecały milion wydałem na sam tuning osiągów i zaraz zobaczymy, co się uda jeszcze zdziałać na warsztacie z częściami. Ja tutaj mam chyba dobre skille na slingshota, czyli na katapultę. I one po prostu mi tą chyba katapultę ulepszały, albo mam zwiększenie tutaj osiągów, bo ja zawsze pakowałem do dobrze skrętnych samochodów, ale ze słabym przyspieszeniem skillę właśnie na ulepszenie albo katapulty, albo na ulepszenie przyspieszenia, jeśli jesteśmy na trzecim lub niższym miejscu. I podejrzewam, że jedna z tych opcji jest właśnie w Miurze, no ale nie powiem wam jaka, bo nie pamiętam tak naprawdę. Zaraz zobaczymy te części wizualne, bo tutaj jestem ciekawy. Powinni odblokować już wszystko, no kurde, jak pojawi się Bugatti Veyron, jak pojawiła się F1 za IGC, no to części wizualne też powinniśmy mieć tutaj bez problemu do wymiany, chociaż tak naprawdę felgi, które tutaj są, bardzo mi się podobają, bardzo mi się podoba ten styl. Za busty, serio? No nie, mogliby się zlitować, ale są jakieś spoilery, które nie były za boosty. Znaczy, które były za boosty. Tak czy nie? No tak.
ten na pewno był za boosty. Może być bez spoilera. Opcja bez spoilera jest najtańsza. Masek nie mamy żadnych. Felgi, no kurde. Może zjedziemy gdzieś na dół, może. Gdzie? Same te ochłapy. Neony tak samo. Ojej, jest jakiś Neon Need for Speed, nowość. Tylko jest jeden problem, mi się w ogóle neony jakoś mi nie pasują. Za 50 boostów szyb można kupić, wow. Super. To lać sytuację. A czy można jeszcze kupić sobie pakiety kart? Tutaj pakiety kart są z właśnie częściami wizualnymi. Ja natomiast nie mogę kupić tych pakietów, bo mam bardzo dużo części wizualnych i nie mieszczą mi się po prostu. A co to? Dobra, nieważne. Tutaj mamy pakiet tuningu spron. To nie. Świąteczny pakiet części, tutaj się to zawiera. Nadeszła wiosna, tutaj pakiet tuningu sprężyn. Tak, to zostało źle przetłumaczone, bo tutaj będą jakieś tam naklejki. W ogóle naklejki też zostały podblokowywane. Chiński nowy rok. Samochody, nagrody. Także tutaj można te części wizualne chyba sobie tam gdzieś podblokowywać. A już na pewno naklejki. Nie jestem pewny właśnie co do części wizualnych. Nie sprawdziłem sobie skillów. No ale nieważne. Zobaczmy jak to jeździ na wymaksowanych częściach elitarnych. Czy to ma szansę w klasie S, w której obecnie się znajduje? No, jestem ciekawy. Ops. Na pewno nie skręca tak fajnie jak Lotus Elise, z którym mieliśmy do czynienia w poprzednim odcinku. No, to było coś niesamowitego. Ten samochód wpada w poślizg. Ma tak... też dobre prowadzenie ma. Ale Lotus Elise to jest po prostu łeb urywa. No, tam... tym samochodem tak się perfekcyjnie jeździ, że ja za każdym razem, kiedy teraz biję do Warda, to po prostu lubię sobie do niego wsiąść i kosić wszystkich. Dosłownie. Jest po prostu fenomenalny na tym maksymalnym tuningu. Nie spodziewałem się, że tak fajnie można go stuningować i że tak te części elitarne na niego podziałają. Normalnie rakieta. No ale Miura, no nie wiem. Wydaje mi się, że nie jest takim koksem. Chociaż to są być może złudzenia. Chodźmy na jakiś wyścig, zobaczymy, może wylosuje mi jakiś losowy, jest Stadium and Highway 99, raczej tutaj wielkich szans nie mam. Każdy ma już, ktoś ma jeszcze części ultra włożone. Rany, są tacy ludzie. Serio. Już by mogli sobie wziąć te części ze sklepu, przetuningować swoje wozy. Ale ktoś tutaj widzę, że kombinował z częściami, bo jedną część sobie wyciągnął i chodzi o zawieszenie. No niestety Bugatti Veyron jakoś się psuje na tych niektórych częściach elitarnych, ale na tych elitarnych maksymalnych, które mam teraz założone w Veyronie, naprawdę śmiga dość dobrze, więc nie ma problemu. Jeszcze coś zbugowało, pojawiło się okienko z wyścigiem, no ale dobra, spróbujmy ich jakoś dogonić, to nie wiem czy to możliwe. Sprawdzimy sobie po tym wyścigu jaką prędkość maksymalną ma właśnie moja Miura, chyba że uda mi się to sprawdzić podczas wyścigu. Oj, prowadzenie jest gorsze niż w Elisie. Ale co tu jest lepsze niż w Elisie? Nie wiem. Przyspieszenie? Może troszeczkę, ale nieznacznie. I... no nie wiem, siedzę im na ogonie, więc chyba nie jest źle. Jeśli chodzi o ogólnie o ten samochód, to... myślałem, że przypieprzę. Znaczy nie, tutaj mam chyba właśnie ten skill na polepszenie osiągów, gdy jestem na trzeciej lub niższej pozycji. O kurde, co tu się dzieje? Dobra, ja też nitruję, a co? I uwaga, 343 km na godzinę, prędkość maksymalna dla Miury. To nie jest imponująca prędkość. I po zrobieniu ją na maksa właściwie, na maksa, że maksa, czyli w klasie S, no to nie powala, naprawdę. I to mało powiedziane, nie powala. Spodziewałem się czegoś lepszego. Zaraz wam pokażę, jakie mam tutaj skille włożone, no ale nie jest to najlepszy samochód. A szkoda, bo był to jeden z moich faworytów, jeśli chodzi o właśnie ściganie się. No bo... czułem się takim hipsterem jadąc z tym autem. Nikt takiego nie miał. O, mogę zobaczyć następnego wyścigu. Zaraz skorzystamy, tylko wyjdę z tego.
O ile będę mógł jeszcze. 2 sekundy, no to już nie będę mógł. Yes! Zawieszenie uliczne, yeah! No to co? No to sprawdźmy te skille, o których wam wspominałem. Czy jakie ja mam tutaj włożone właściwie? Tuning, szkile, pakiety umiejętności, whatever. Tak jak mówiłem, albo jest to ulepszenie katapulty, albo zwiększenie osiągów na trzeciej lub niższej pozycji. Wzrost osiągów i odnowienie katapulty jest szybsze. Można by coś tutaj pokombinować. Wyścigi. Może mam tutaj moc katapulty, jest, ale jedno dwugwiazdkowa jest maksymalna, to naprawdę mnie nie urządza. Odnowienie tarczy. Jaki byłem ambitny wtedy. No nie wiem, moc katapulty możemy tutaj dać na 2 razy. Coś to zawsze nam pomoże. Doganianie jest w ogóle wymaksowane, to są 3-gwiazdkowe skille. Są jeszcze chyba 4- i 5-gwiazdkowe. Wtedy można by naprawdę fajnie samochód zrobić, ale ja takich nie posiadam. A zresztą powinny być za IGC nawet te wszystko gwiazdkowe części. No tak, no kurde, jak już udostępniać wszystko, to wszystko za IGC, no kurde. Części elitarne umieli udostępnić, których w ogóle nigdy nie było w Wordzie, a tego nie potrafią, no hello. Zobaczymy, czy wylosujemy jakiś wyścig bezklasowy, no bo to on jest trochę za krótki tak naprawdę dla mojej Miury. O proszę, jest Park Bondary. Myślę, że tutaj będę mógł się sprawdzić. Jest nawet mój kolega w Bugatti Veyronie. Jest F1. Zobaczymy, jak mi pójdzie. No, nie wróżę sobie dobrego wyniku tutaj, ale będę używał wszystkich power-upów, jakie mam. No i jeśli tutaj Miura się w klasie S nie spisze, no to już nigdzie, bo to jest jedyny taki wyścig, na którym mogę się popisać jakby dobrym prowadzeniem, no w miarę dobrym prowadzeniem w tej Miurze. Ona jest taka, że nie wiem, jak to powiedzieć, mało prędkości traci na zakręcie, chociaż nie tak jak F1. Ale zobaczymy. Jestem już na 3. pozycji, więc osiągi poprzez skille właśnie wzrosły i będę doganiał tutaj tych ludków, tak myślę. Okej. Używam jak zwykle power-upów, no bo trzeba. Wallride'a, wszystko co się da. Wyciśniemy z tej Miury soki, aby tylko zdobyć lepszą pozycję od 3., czyli ostatniej w tym wypadku. Ale będzie ciężko, bo z przodu to widzę, że to są naprawdę dobrzy gracze. I będzie ciężko ich wyprzedzić, ponieważ jeżdżą perfekcyjnie. Ale Lucek jest na ostatniej pozycji. Lucek się nie podda tak łatwo. Wykorzysta swoją hipsterowską miurkę tak, aby zdobyć dobrą pozycję. Dobry czas, albo cokolwiek dobrego. Byle nie jednogwiazdkową część do tuningu osiągów. Dobra, trzymam się w miarę kupy. Muszę jechać perfekcyjnie. Perfekcyjnie muszę jechać, żeby się udało. O, proszę, bardzo fajnie weszła tutaj Miura. W tą taką drogę gruntową. Nienawidzę jej. Tam samochody przeważnie zarzuca i wpadają na ścianę. Szczególnie w przypadku właśnie Pagani Zondy Cinque albo CCXR-a. CCXR-em tam właśnie zawsze wpadałem, albo Cinque. Cinque ze względu na... Oj! Ładnie tutaj zjadła zakręt. Dziękuję ze względu na prędkość, bo ona się tam szybko rozpędzała, a CCXR troszeczkę był podsterowny i wpadał na ścianę. Oj, będzie ciężko, ale powiem wam, że tym razem obstawę wyścigu mam konkretną. I... O, znalazł mi następny wyścig, więc mogę szybko wyjść i wejść do następnego. Nie no, nie będę taki. Zresztą nie da się tak, to jest bug. Dobra. Gonimy F1 czy Bugatti Veyrona gonimy? O, cały spocony jestem. Ręce drżą. Ale nie poddam się, o nie. I nitro! Wszystko co się da! Nitro w ogóle w Miurze nie działa, ono jest tylko na pokaz. Włączę nawet dodatkowe okrążenie, a co? Musi się udać. Muszę mieć chociaż 2. pozycję. Co najmniej. Dam radę zjeść tego Bugatti Veyrona. Pojedynek życia. Klasyczna Miura. Klasyczne Lamborghini kontra Bugatti Veyron.
czy mam szansę? Coś tam działa to Nitro, coś ono chce nam pokazać. O, proszę, proszę bardzo. Pięknie. Pięknie, teraz gonimy F1-kę. F1-ka jest w moim zasięgu, jest na moim celowniku, a mam... O, troszeczkę tutaj skosiłem. A mam samonaprowadzanie. Jestem jak rakieta samonaprowadzająca, lecę prosto na F1-kę. O kurde, zrzuciłem tam rusztowanie komuś na łeb. Zresztą to był chyba mój kolega w Bugatti Veyronie. Ach, F1-ka, leci na ciebie rakieta. I proszę, widzimy już na mapce, świetnie. Zbliżam się, wall ride, idealny. Ta trasa jest skrojona na miarę dla mojej miury. Nie no, troszeczkę tutaj za dużo jest miejsc, gdzie rzuca. No i przyspieszenia brakuje. Elisem bym ich tu chyba rozgromił, tak myślę. Chociaż nie wiadomo, to są dobrzy gracze, naprawdę. To nie jest tak jak poprzednio, jak trafiłem w wyścigu takich słabszych. Tutaj już poziom jest wysoki. Okej, okay. Chodzi mi o poprzedni odcinek, gdzie właśnie jechałem Elisem, tak? Bo tam miałem takich słabszych graczy, a tutaj mam takich lepszych. No ale to i tak nie zmienia faktu, że czuję coś, że w tej miurze brakuje. Nawet na tych zajebiaszczych częściach. Chociaż muszę przyznać, że i tak dobrze się prowadzi. No, można ją wyczuć, ale... Ale, to za mało, to za mało. Ludzki muszą mieć coś więcej z życia. A nie miurę, która nie potrafi dogonić F1-ki. No, hello? Na takiej trasie? Spokojnie. Powinienem ją zjeść. Jak chcę. Ale no, nie pykło chyba. I nie pyknie. I koniec. Koniec wyścigu. Miura nie spisała się w tym odcinku, niestety. A Lucek się spisał? Jak myślicie? Spisał się Lucek czy nie? No dosyć dobrze jechałem, uważam. Sama ocena musi być wysoka. Używałem wszystkiego, co się da, a i tak nie udało mi się dogonić F1-ki, która nie używała ani jednego power-upa. Więc shame on you, Lamborghini Miura. Shame on you. Tak to wygląda, części Ultra w Lamborghini Miura. Jeśli ktoś ma plany właśnie włożyć do niej te części, przetestować sobie, popróbować, no to raczej odradzam, tak? Bo te osiągi nie są aż takie zachwycające, żeby powalczyć coś tam w klasie S, czy powalczyć w ogóle. A może w klasie A by coś tam powalczył. Ale i tak, jak na te części, ten samochód, o nie. No nie? Za wysoka klasa. Powinna być gdzieś w klasie A. Teraz. Na tych częściach. Jest nie do przyjęcia, żeby taki samochód się marnował w klasie S. W klasie A by wygrywała spokojnie. Lamborghini Miura. Kiedyś, przez niektórych uważana za piękną. Ogólnie tutaj tego w Wordzie zrobić się nie da, ale te światła się tak fajnie obracają i chowają, co jest mega fajne. Ogólnie w tych starszych samochodach, nie tylko włoskich, nie tylko europejskich, ale z danej epoki było właśnie bardzo modne takie coś, że te światła się chowały. Na przykład w Dodge'u, czy w niektórych muscle carach tak było, że te światła się zasłaniały albo takimi żaluzjami, albo też się tak obracały. I to mi się bardzo podoba i chyba podoba się każdej osobie, która gdzieś tam interesuje się motoryzacją i w jakimś tam stopniu lubi klasyczne samochody. No nic, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną w już takich ostatnich odcinkach z Need for Speed World Online. Trzymajcie się na razie. Pa, pa.